Poniedziałek, 18 lipca, serdecznie Was witam i pozdrawiam z Katowic. A fragmenty na dziś czytam z Księgi Jeremiasza 821 21-22. Jeremiasz rzekł Z powodu rany córki mojego ludu jestem zraniony. Czy nie ma balsamu w Gileadzie? Czy nie ma tam lekarza? W Ewangelii Łukasza 108 8-9 czytamy Jezus powiedział do uczniów jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, spożywajcie to, co wam podadzą, i uzdrawiajcie w nich chorych i mówcie do nich: Przybliżyło się do was Królestwo Boże. Także i nam dzisiaj chcę powiedzieć: Przybliżyło się do nas Królestwo Boże. Z każdym dniem się przybliża, każdego dnia Bóg jest z nami, troszczy się o nas i nas kocha. On jest wspaniałym lekarzem, i to nie tylko lekarzem ciała. Ale także ducha i duszy. Nie zapominajmy o tym. I on jest dużo bardziej empatyczny niż nasi rodzice, bo jest naszym Ojcem w niebie. On boleje nad każdą naszą boleścią. On troszczy się o nas jak nikt inny. Dlatego przychodźmy do niego: nie bójmy się, wspierajmy się. Wspierajmy się? Dokładnie bądźmy jedni dla drugich. Pomagajmy sobie nawzajem. Pokrzepiajmy swoje dusze, dawajmy dobre plastry na rany, czyli dobre słowa, błogosławmy sobie nawzajem. Jezus Chrystus pobłogosławił nas. I może możemy nieść to błogosławieństwo na cały świat, możemy się modlić o innych, możemy troszczyć o nich, i jest to niesamowity przywilej i obowiązek dla nas. Hanna Humer napisała. Chryste, udziel nam daru wypełnienia pustki, leczenia zazdrości i budowania mostów nad przepaściami. Wypełnij nasze serca, abyśmy umieli kochać, używać naszych rąk, abyśmy umieli błogosławić. I tego wszystkiego nam życzę, bo całym sercem się pod tym podpisuję. Niech Bóg nam błogosławi, aby nasze ręce także błogosławiły innych mogący Panie, dziękujemy Ci za to, że z wszystkim możemy przychodzić do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że Ty nas wspierasz, kochasz, że Ty jesteś. Dziękuję Ci, że Ty nas przytulasz, że Ty nas niesiesz na swoich rękach i kiedy nam jest źle, Ty też bolejesz, razem z nami. Dzięki Ci, Panie, za to. Błogosław nam, służ przez nas, używaj nas, abyśmy nieśli Twoją Ewangelię na cały świat i mogli uzdrawiać i być pomocą, a nie tymi, którzy jeszcze wbijają i przeszkadzają i którzy jeszcze dobijają ludzi. Prowadź nas i strzeż. Amen. Spokojnego dnia.